Dzień dobry Państwu, gościem dzisiejszego odcinka 10 pytań do jest starosta szczeciński, pan Jarosław Matłach. Witam panie starosto. Dzień dobry Robercie, dzień dobry Państwu. Panie starosto, mamy pierwsze pytanie. Jak rozpoczęła się pańska przygoda z samorządem? W 2002 roku akurat byłem dyrektorem szkoły i wtedy moja zastępczyni, tak przez przypadek, po trzech latach już dyrektorowania, mówi: Jarek, może byśmy się zweryfikowali. No mówię, ale jak się możemy zweryfikować? No, musimy się coś zrobić, żeby nas społeczeństwo jakiś pokus zweryfikowało. No i były wybory. No i w tym momencie ona mówi, najlepszym momentem na weryfikację, jaka postrzegana jest szkoła, jaka jest postrzegany jest dyrektor, są te wybory. No i wystartowałem w tych wyborach i udało się te wybory na radnego powiatu wygrać. Wtedy byłem radnym powiatowym z gminy Wielbark. No i taka od tamtej pory, od 2002 roku, przygoda z samorządem powiatowym trwa do dzisiaj. 22. Natomiast na funkcji starosty w tym roku, w październiku, by minęło 18, gdybym został jeszcze na jedną kadencję. Natomiast już jest ponad 17 lat. Już taki pełnoletni starosta, 18-letni. No, sądzę, że duże doświadczenie w tym wszystkim, wiele różnych trudnych spraw, łatwiejszych spraw, przyjemnych, mniej przyjemnych, więc przez te wszystkie lata można było poznać wielu fajnych ludzi, można było poznać problemy mieszkańców, no i część tych problemów, część tych pomysłów i pomóc tym mieszkańcom można właśnie było przez te 17 lat, a sądzę, że jest do tego i też można czymś się pochwalić. Czy przez ponad dwie dekady pracy w samorządzie nie czuje się pan wypalony zawodowo? Czasami tak, czasami nie. To wszystko zależy od sytuacji, wszystko zależy od dnia. Natomiast poznając nowych ludzi, mając nowych współpracowników, mając już czwartą radę nowych ludzi, oni napędzają, oni powodują to, że człowiek cały czas musi się uczyć i cały czas musi się w jakiś sposób sprężać, aby tę nową rzeczywistość, bo musimy pamiętać jedną rzecz, że rzeczywistość 20 lat temu była całkiem inna, natomiast dzisiaj mamy nową rzeczywistość i społeczeństwo potrzebuje nowych rzeczy. I dlatego te wypalenie czasami przychodzi, natomiast to jest tylko może takie lekkie znużenie, że coś nie wyszło, natomiast jeżeli coś wychodzi, to daje wielką energię do tego, aby tą misję na rzecz społeczeństwa sprawować. Z wykształcenia jest pan nauczycielem matematyki, panie starosto. Czy te umiejętności przydają się w urzędzie, jaki pan piastuje? Bycie nauczycielem matematyki, w ogóle bycie matematykiem, rozwiązywać zadania, to jest inna rzecz, natomiast pełniąc w punkcie starosty, bo jesteś choć człowiekiem, natomiast bywa się starostą, to jest inna rzecz. Natomiast to pomaga bardzo, bo to jest umysł analityczny, analizujemy sytuację, analizujemy budżet, myślimy, jak to wszystko zrobić, patrzymy na całą przyrodę, na cały świat troszeczkę inaczej niż humaniści. Podchodzimy do tego bardziej do rzeczy i chcemy realizować. Jesteśmy zadaniowi. Mamy zadanie, chcemy je rozwiązać. Czyli tak jak w matematyce. Człowiek, który był dobrym matematykiem, sądzę, że ma łatwiej w życiu. Jakie są najmocniejsze strony budżetu powiatu szczecińskiego na 2024 rok, a jakie najsłabsze? Zdecydowanie najsilniejszymi stronami są edukacja. Na edukację mamy przeznaczone prawie 40 milionów złotych. Są to oczywiście pensje nauczycieli, ale także są tam projekty miękkie. Procentowo ile to jest w budżecie? 140 do 100, na chwilę obecną mamy budżet uchwalony na 140 milionów. Z tego 40 milionów to jest właśnie edukacja, czyli oświata. No, następnym bardzo dużym elementem, jeżeli chodzi o budżet powiatu, to jest opieka społeczna, tak? Czyli wszystkie domy pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodziny, więc tam też środków jest prawie tyle samo, co na edukację, też prawie 40 milionów złotych, więc musimy wiedzieć, że struktura budżetu powiatu to nie struktura gminy, tak?
one się po prostu rozkładają troszeczkę inaczej. Oprócz tego mamy i te zadania związane z bezpieczeństwem, czyli straż pożarną, mamy związane z infrastrukturą, czyli drogi, czyli ja, ale sądzę, że dzisiaj najlepszym elementem i najmocniejszym elementem naszego budżetu na 2024 rok jest to edukacja. A to najsłabsze strony? No sądzę, że zawsze brakuje na służbę zdrowia. Co byśmy nie włożyli w remont naszego, czyli w rozbudowę naszego szpitala, zawsze będzie brakowało. I musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli chcemy mieć coś lepszego, to to więcej kosztuje. Jeżeli chcemy mieć lepszych specjalistów, jeżeli chcemy mieć lepszy dostęp do służby zdrowia, to ona o wiele więcej kosztuje. My jesteśmy na etapie, właśnie chcemy, aby w tym budżecie, bo mamy tam ten pomysł na nowy blok operacyjny, bo on jest dla nas najważniejszy w chwili obecnej, i środki z KPO, już żeśmy rozmawiali z Ministerstwem Zdrowia, będzie tak zwane małe KPO, czyli małe projekty takie do 40 milionów złotych, i tam byśmy się chcieli wpisać ze swoim blokiem operacyjnym, nowoczesnym blokiem operacyjnym, który posłuży nam na jakieś 20-25 lat. Powiemy, że ten blok operacyjny już jest trochę wiekowy, on nie był nigdy remontowany, więc dalej chcemy zakończyć ten proces inwestycji w służbę zdrowia, w szpital powiatowy w Szczytnie, więc brakuje nam tylko tego bloku operacyjnego, a to spowoduje, że będziemy mogli robić operacje na sercu, będziemy mogli wstawiać rozruszniki serca, mamy już gotowych lekarzy, pracujemy też także nad kontraktem z Narodowego Funduszu Zdrowia, abyśmy mogli takie zabiegi, usługi dla naszych pacjentów wykonywać. Oczywiście myślimy o innych jeszcze ciekawszych usługach, ale to już takie bardziej specjalistyczne. Czasami nawet mi ciężko wymienić, jak one się nazywają, te urządzenia i po prostu i te zabiegi. Czyli już mieszkańcy powiatu nie będą jeździć do szpitali w ościennych powiatach, tylko tutaj, do naszego, na miejscu. Ale ile będą czekać na tą inwestycję w szpital, rozbudowę bloku operacyjnego? Jeżeli tylko środki z Krajowego Programu Odbudowy trafią do nas, to sądzę, że to będzie momentalnie, bo jesteśmy przygotowani, mamy dokumentację przygotowaną, kwestia tylko złożenia wniosku i dostania tych środków, a wiemy, że do 2026 roku te środki trzeba wykorzystać, więc sądzę, że w ciągu, jeżeli tylko te środki przyjdą, to w ciągu półtora roku będzie blok operacyjny nowy stał na miejscu. Wspomniał pan, panie starosto, wcześniej, że budżet obejmuje nie tylko utrzymanie placówek oświatowych, społecznych, ale to także ciągłe inwestycje, więc trzeba brać kredyty. Ile na dzień dzisiejszy wynosi zadłużenie powiatu szczecińskiego i jakie są koszty obsługi tego kredytu? To już muszę powiedzieć. Zadłużenie powiatu szczecińskiego wynosi około 20 milionów złotych. Jest to głównie kredyt wzięty na rozbudowę naszego szpitala powiatowego. Są to obligacje wzięte do 2034 roku, czyli spłata tego długu po prostu nie jest jakimś dużym środkiem dla każdego roku budżetowego. Jesteśmy spokojni, bo dzisiaj 20 milionów do 140 milionów to bardzo mała procent tego zadłużenia, więc dzisiaj gdybyśmy tego kredytu nie wzięli, byśmy byli daleko, daleko z tyłu, jeżeli chodzi o szpitale powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Dzisiaj możemy pochwalić się nową bryłą, lądowiskiem, szpitalnym oddziałem ratunkowym, nowym OIOM-em, nowym zakładem opiekuńczo-leczniczym, więc te środki były bardzo potrzebne, a wiemy, że środki, kredyty brane na inwestycje, które służą mieszkańcom, po prostu one się opłacają. Bo dzisiaj, gdybyśmy nie wzięli tego kredytu w 2018 roku, to muszę Państwu powiedzieć, że ta rozbudowa szpitala, o której przed chwilą mówiłem, by nie kosztowała, nowe skrzydło by nie kosztowało około 22 milionów złotych, tylko by kosztowało, muszę Państwu powiedzieć, na chwilę obecną około 50 milionów złotych. Tak, czyli wiemy, jak ta złotówka jest warta, była warta w 2018 roku, a jak warta jest w 2024 roku. Co według pana jest największym sukcesem zarządu powiatu w kończącej się kadencji? Czy jest jakaś inwestycja, która jest dla pana szczególnie ważna i o którą pan zabiegał?
ja już wcześniej mówiłem dzisiaj. Szpital, tak? Szpital powiatowy był dla nas takim oczkiem w głowie i dzisiaj my patrzymy na niego i widzimy, jak on się zmieniał. Są osoby, które przyjeżdżają i w szpitalu nie były dawno i nagle mówią, Boże, to w tym samym miejscu jesteśmy co wcześniej. To była największa inwestycja, najważniejsza inwestycja, to jak już wspomniałem wcześniej, to i lądowisko dla śmigłowców, to i szpitalny oddział ratunkowy, to i nowe skrzydło, nowy OIOM, nowy zakład opiekuńczo-leczniczy. Musimy pamiętać, że nasi mieszkańcy gdzieś w obcych miastach w zakładach opiekuńczo-leczniczych byli. Dzisiaj mamy 31 łóżek i oni mogą tutaj spokojnie, rodzina może przyjść i odwiedzić, natomiast no, tego nam brakowało i tutaj się bardzo cieszę, bardzo się w tym wszystkim cieszę, natomiast patrząc na cały powiat, to też zrobiliśmy mnóstwo dróg, bo to prawie 200 km dróg żeśmy zrobili, 95 milionów złotych wydane, z czego ponad 53 miliony pozyskane, więc to też cieszy. Każda droga, każda ścieżka rowerowa, no wszystko cieszy tak naprawdę. Natomiast patrząc na ogół, na cały powiat, to jednak szpital powiatowy jest tym najważniejszą priorytetem. No wszędzie. Nie masz, tak jak nieraz się mówiło, że szpital to nic innego jak serce powiatu, które bije i bez niego by było ciężko, aby powiat mógł istnieć tak, jak istnieje dzisiaj. No, patrzymy na to, że coraz tych dzieci się mniej rodzi. Chcielibyśmy, żeby w tym naszym szpitalu powiatowym rodziło się nie 380, jak w tamtym roku, tylko żeby urodziło się 500, 600, 700. I mam nadzieję, że dożyję takich czasów, że te porody w Szczytnie będą po prostu większe niż teraz. Według mnie jest to też i odpływ młodych ludzi do pracy zarobkowej na zachód, na wyspy. I część tych ludzi wyjechała i tak naprawdę, gdyby tutaj została, na pewno tych dzieci rodziłoby się więcej. To też prawda, natomiast tendencja światowa, tendencje europejskie są takie, że ludzie idą za pracą, ale za pracą lepiej płatną. Jeżeli my wykształcimy dobrych specjalistów, a nie powstaną fabryki, które dobrze płacą, to ta młodzież odpłynie. Mówiąc o tym, że my dobrze kształcimy w naszych szkołach średnich, mamy dobre kierunki i ci młodzi ludzie wybierają później naprawdę dobre zakłady pracy. No tego troszeczkę brakuje, żeby były fabryki, może jedna, może dwie, ale takie, które po prostu lepiej płacą. I wtedy na pewno by część została, bo gdy będzie miejsce pracy, a będzie słabo płatne, to też sądzę, że to nie będzie aż takie atrakcyjne dla młodego człowieka, który widzi wielkie miasta, który widzi wielkie perspektywy. Jeżeli tam raz wyjedzie, to nie chce im się wracać na prowincję. Natomiast my musimy, jako ci, którzy kierują i miastem, powiatem, gminą, no szukać tych rozwiązań, szukać tych inwestorów, którzy by tu chcieli być, aby po prostu zatrzymać ten odpływ tego młodego człowieka, właśnie tego młodego mieszkańca, żeby nie chciał wyjeżdżać, żeby chciał tu zostać. Bo to jest fajne miejsce do życia, to jest fajne miejsce do pracy. Szczytno i Powiat Szczecieński to naprawdę fajna kraina, gdzie się fajnie żyje, fajnie mieszka, więc wszystko zrobimy, aby ta młodzież tu została. Na jakich inwestorów Powiat Szczecieński czeka i w jakim kierunku chciałby Pan, aby powiat się rozwijał? Oczywiście przemysł drzewny jest najważniejszym naszym przemysłem w powiecie szczecińskim i to widzimy, bo tak, duży zakład IKEA, dużo zakładów meblarskich, stolarskich, jeżeli chodzi o gminę Świętajno lub nawet gminę Szczytno, więc musimy skupić się na takim bardzo ekologicznym, na ekologicznych zakładach. Tutaj huty nie powstaną, tutaj nie powstaną jakieś wielkie przemysłowe zakłady, ale chcielibyśmy, żeby te zakłady może nie były takie wielkie jak IKEA w Wilbarku, ale to żeby to były zakłady, które mają, które pracują i są, współpracują z ekologią, tak? Bo my chcemy, aby ta ekologia, to poszanowanie środowiska w powiecie szczecińskim było
więc mogłyby powstać jakieś szwalnie, mogłyby powstać jakieś zakłady elektroniczne. Ale to wszystko leży też i w gestii gmin, żeby znaleźć te tereny inwestycyjne, no, tak? Dzisiaj patrzymy z wielką nadzieją i głęboką na strefę ekonomiczną koło lotniska. Patrzymy, bo tam już powstaje pierwszy zakład pracy, mamy pozwolenie na budowę do wydania. Jest to zakład pracy, który będzie tworzył podzespoły pod okulistykę, tak? Jest to zakład z Krakowa, już mają wykupione grunty i będzie się tworzyła mała fabryka. Automatycznie, jak ona powstanie, to wierzę w to głęboko, że powstaną następne zakłady pracy, czyli to nie będzie tylko dla gminy Szczytno zakłady pracy, to będą zakłady pracy dla całego powiatu, a także spoza powiatu. Będą dobre dojazdy, więc każdy przyjedzie i te 8 godzin w tym zakładzie pracy popracuje. Więc no, tu patrzymy z wielką nadzieją, że jednak ta strefa ekonomiczna przy lotnisku, która powstaje, którą gmina Szczytno teraz inwestuje, znaczy dostała pieniądze i jest inwestowane te 60 milionów, ponad 60 milionów złotych w to, aby ją uzbroić, aby był kanalizacja, aby były woda, prąd, więc to jest wielka nadzieja, że tam będą powstawały nowe zakłady pracy. I to mogę powiedzieć, że taka mała Dolina Krzemowa, bo jest lotnisko, będzie strefa przemysłowa, więc warto też, żeby ci inwestorzy tu do nas przyszli, a zrobimy wszystko, żeby przyszli. W Starostwie Szczycieńskim funkcjonują dwie jednostki organizacyjne, które według jednego z mieszkańców naszego miasta mogłyby być połączone w jeden. Chodzi o Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Wydział Promocji i Współpracy. Mogłyby być, chociaż niekoniecznie. Dzisiaj to jest tworzenie w 2000 roku. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji miało zadanie opiekować się sportem szkolnym. Do tej pory ja sądzę, że dzisiaj sport szkolny jest na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o nasz powiat. Ale to zasługa i nauczycieli wychowania fizycznego. No to przede wszystkim chyba. Tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jest bardzo ważna koordynacja tego wszystkiego, bo to nie jest tak, że dzisiaj nauczyciele zrobią zawody sportowe. No kiedyś tak może było, natomiast dzisiaj polega to na tym, że mamy naszą jednostkę, Powiatowe Centrum Sportu, które organizuje te zawody i ja Państwa zapraszam na te zawody, bo to są i rangi wojewódzkiej, i rangi regionalnej, więc jak Państwo będą chcieli zobaczyć, jak chłopcy grają, czy dziewczęta grają w siatkówkę na wysokim wojewódzkim poziomie, to zapraszam serdecznie, a organizatorem tych zawodów jest Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Oprócz tego Powiatowe Centrum Sportu ma wiele innych zadań. Mamy sztandarowe nasze biegi. Jeden bieg to bieg niepodległości, na który też Państwa zapraszam zawsze w ostatnią niedzielę września, bo chcieliśmy, aby było trochę cieplej, żeby biegacze do nas przyjechali. Mamy sztandarową imprezę Bieg po kolei, to jest półmaraton. Chcemy zbudować na tym markę po naszej ścieżce rowerowej. No, mamy jeszcze wiele innych imprez sportowych, gdzie uczestniczymy jako Powiatowe Centrum Sportu. Natomiast komórka Wydziału Promocji i Współpracy, ona jest potrzebna, bo ona jest bezpośrednio przy staroście i ona po prostu wykonuje inne zadania. Tu musimy powiedzieć, że to oczywiście, to można by było połączyć w jeden duży wydział, tak? Ale to by nic nie zmieniło, bo ci sami ludzie by pracowali, natomiast nam jest łatwiej poruszać się w strukturach dwóch jednostek, czyli jednostki Powiatowego Centrum Sportu i w strukturze Wydziału Promocji i Współpracy. Bardzo często, nie tylko na łamach lokalnej prasy, ale i różnych forach społecznościowych, porusza się tematykę związaną z niezagospodarowanymi budynkami na terenie naszego miasta. Chodzi m.in. o dawny internat studium nauczycielskiego przy ulicy Chrobrego oraz część budynków szkoły przy ulicy Kasprowicza. Panie starosto, co z tymi budynkami? Jeżeli chodzi o budynek na Chrobrego, tu mogę powiedzieć, bo to jest budynek akurat, dostaliśmy go w prezencie,
od pana wojewody. Mamy przygotowane dokumentacje, mamy pozwolenie na budowę. Czekaliśmy na środki z Krajowego Programu Odbudowy. Nie udało się za ówczesnej, wcześniejszej władzy dostać tych środków. Muszę państwu powiedzieć, że składaliśmy piękny projekt, to jest duży projekt na to, aby wszystkie jednostki, które pomagają osobom, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, część wydziałów, które obsługują interesantów w Starostwie Powiatowym. Oprócz tego Powiatowy Nadzór Budowlany, więc dużo, te wszystkie jednostki chcieliśmy przenieść właśnie do tego dużego internatu na Chrobrego, aby zbudować takie centrum obsługi interesanta, obsługi mieszkańca. No nie udało się za poprzedniej władzy, natomiast teraz mamy wielką nadzieję, że złożymy te wnioski, bo mamy przygotowane wszystkie dokumenty. Wiemy dobrze, że powstaje jednostka w Wielbarku, więc będziemy chcieli, wojsko też tym się interesuje, więc jeżeli będzie dobra oferta i to zagospodarują, w dobrym kierunku zagospodarują, to chcemy, żeby to nie stało puste, więc zrobimy wszystko, aby ten obiekt dostał nowe życie. Jeżeli nie jako centrum usług dla mieszkańców, to będzie może dobrze zagospodarowane przez wojsko, więc szukamy. Natomiast jest jeszcze trzeci pomysł. Trzeci pomysł też jest... Chciałbym, aby tutaj powstało taki ośrodek dla ludzi podepresyjnych, tak, którzy muszą gdzieś wyjechać do sanatorium, a wiem, że sanatoria są różnego rodzaju, natomiast chciałbym, aby tutaj był taki dom może wytchnieniowy, że można było przyjechać, odpocząć szczytnie. No będziemy pracować, będziemy starać się składać wnioski do NFZ-u, aby może ten obiekt był właśnie takim obiektem rehabilitacyjnym dla naszych mieszkańców, nie tylko z powiatu, ale także i z województwa, aby mogli tu przyjechać. A miasto Szczytno jest miastem cudownym, pięknym, z jeziorami, więc sądzę, że by było to fajny pomysł, aby taki obiekt mógł tu powstać. Gdyby stanął pan przed wyborem, nauczyciel czy samorządowiec, jaka by była pańska decyzja? To pytanie bardzo trudne, bo odchodząc z pracy ze szkoły w 2002 roku, muszę państwu powiedzieć, że nie wiedziałem, że tak naprawdę ja bardzo kochałem szkołę, uwielbiałem uczyć, kochałem uczniów, więc dla mnie to była odejście takie bardzo trudne, natomiast nie można być samorządowcem od urodzenia, więc trzeba mieć jakiś inny zawód. Jesteśmy na etapie już po wyborze szkolnego budżetu obywatelskiego. Ja spotykam się z młodzieżą, rozmawiamy o ich problemach i to jest takie fajne takie uczucie. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli by się udało jeszcze raz zostać starostą, to chciałbym prowadzić lekcje takie obywatelskie, czyli po prostu na lekcjach, kiedyś to wiedza o społeczeństwie się nazywało, teraz to chyba HIT się nazywa. Zmiana programu nauczania powinna iść w tym kierunku, aby zapraszać samorządowców do szkół, aby tłumaczyli, na czym polega samorząd, na czym polega budżet samorządu, czym zajmuje się samorząd, bo dzisiaj wiemy, że mnóstwo osób nie odróżnia starostwa powiatowego, powiatu od gminy, kto co, za co odpowiada, więc warto by było już na etapie tym szkolnym uczyć tych dzieci, tą młodzież i pokazywać im, że warto brać udział w wyborach, warto głosować, bo to te osoby, które zostaną, są samorządowcami, są radnymi, którzy później reprezentują nas gdzieś na jakiejś arenie miejskiej, arenie gminnej, arenie powiatowej, więc warto się przyjrzeć i zawsze głosować na ludzi najbardziej aktywnych. A korzystając, szanowni państwo, że jesteśmy w dniu Wielkanocy, pierwszego dnia świąt, ja życzę państwu wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt Wielkanocy, bo warto siąść przy stole i spotkać się z rodziną, spotkać się z znajomymi, bo czas tak szybko ucieka, więc jeszcze raz dla wszystkich państwa zdrowych i wesołych świąt Wielkiej Nocy. Również dołączam się do życzeń. Panie starosto, dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był starosta szczeciński, pan Jarosław Matłak. Dziękuję bardzo. Życzę miłych świąt.